56-51 dla Mickiewicza. Dwóch zawodników po 5 fauli. Mickiewicz już 13. I w pogoni Młodzieńskich 9. Wracamy do gry. 3 minuty 30 sekund. Bardzo ważny jest tutaj ten mecz, jak mówiłem wcześniej. Piłka dla Rudy Śląskiej. Bardzo ważny jest wynik tego meczu. Najważniejsze, żeby jedna z drużyn wysoko nie przegrała, bo rewanż może być w Rudzie Śląskiej arcyciekawy. Czwarte przewinienie Mickiewicza. To nie jest dobry prognostyk. Ale tu kibice, młodzi juniorzy głęboko wierzą w swój zespół. Kosek mogłoby wpaść. Padło! Ale ważne punkty. Kłoska Pawła. Ruda Śląska Godula. 56-54. Zbiera gród. Kto faulował?